Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szare kluski nadziewane białym serem. Potrzebować będziemy kilogram ziemniaków. Ziemniaki zalewam wrzącą wodą. Dodaję sól i gotujemy 25 minut. Później ziemniaki odcedzimy i przepuścimy przez praskę. Potrzebować będziemy ugotowane ziemniaki, które się już gotują, oraz ziemniaki surowe, które zetrę na tarce o drobnych oczkach. Jedno jajko i pół szklanki mąki ziemniaczanej. To będą szare kluski. A tu do farszu potrzebować będziemy podsmażoną cebulę i 15 deko sera białego, sól i pieprz. Cebulę zeszklę na tłuszczu, na smalcu. Przepis znajduje się na moim kanale. I połączę z serem, doprawię solą i pieprzem. Ziemniaki gotujemy pod przykryciem. Ziemniaki ugotowałam, przepuściłam przez praskę, a te starłam, dałam na siteczko i teraz odleję płyn, a powstałą skrobię przełożę do ziemniaków. Już nie solimy, ponieważ ja miałam posolone ziemniaki. Dołożymy mąkę ziemniaczaną, jajko i masę ziemniaczaną należy dokładnie wyrobić. A tutaj mam ser, podsmażoną cebulkę i należy to dokładnie połączyć. Doprawiamy solą i pieprzem. I będziemy formować kluski. Do środka będziemy wkładać nadzienie. Będziemy gotować w osolonej wodzie 10 minut i będziemy podawać z tłuszczem, domowym smalcem plus cebulka jedna podsmażona i w takiej formie podajemy kluski. Do tego świetnie smakuje surówka z kiszonej kapusty lub kapusta gotowana. Tak, farsz już mamy przygotowany i teraz należy połączyć ziemniaki. Ja to w taki sposób formuję, tylko musiałabym sobie umyć ręce, że robię sobie taki placek. Do środka daję farsz i zlepiam. I tak wygląda kluska z serem. Zlepiamy.
tak zrobię do skończenia składników. Kluski gotujemy partiami, aby nam się nie pokleiły. Zazwyczaj jak domownicy przychodzą, to gotujemy kluski partiami. One są najsmaczniejsze. Jeżeli gotujemy wszystkie, to musimy mieć większy garnek, aby nam się kluski podczas gotowania nie pokleiły. I tak przygotowane kluski, później będziemy gotować. Teraz formuję kluski. Kluski szare z serem już mam uformowane, gotującą się wodę i wrzucam parę kluzek. I gotujemy, tak jak już wspominałam, 10 minut. I tak oto po 10 minutach wyglądają nasze szare kluski z serem. Polewamy cebulką z domowym smalcem i tak wygląda w przekroju. Kluska z serem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Szare kluski faszerowane serem.